Cześć, tu Maksym i kanał Maksymalnie, ze mną Horsemeni i dzisiaj podejmujemy się zjedzenia najostrzejszych ramenów na świecie. Jest napisane, że ma to powyżej 1,6 miliona Scoville. Nie wiem, ile w tym prawdy, widziałem filmiki, na których ludzie umierają, więc my dzisiaj zalejemy sobie dwie takie zupki i podzielimy sobie ją na cztery porcje i spróbujemy wytrwać. Czyli całą mamy jeść, tak? Całą wcinamy, czy dopóki ile damy radę? No ile damy radę, jak nie dasz. Dobra, no to co? Lecimy. Zalewamy, woda zagotowana, więc teraz trzeba to wrzucić do miseczki, widzimy się za 4 minuty. No, podobno jest to ostrzejsze, ale coś wątpię, pewnie będzie lajtowe. Jak się? W twoich gustach to brzmi lajtowo. Tak nie zahaczające. Tak, będzie na pewno. Dużo przyprawy. O! Dobrze, żeby było doprawione właśnie, chodź. Patrzcie. O, jak ładnie te przyprawy pachną, powiem. Te przyprawy to są najzwyklejsze przyprawy, nie? Pewnie tak, to tutaj będzie atakujący. Kukurydza, no, mistrzostwo świata. Delikatnie, proszę. Nie zauważaj, żeby nie było. No, trzeba uważać. Znaczy, jest to jest mocno pachnie. Mogę? Tu ładnie pachnie. Ale to ładnie pachnie. A to powietrze mi wow. No. Ja zalewam. Zalewanko. Myślę, że i tak nie będziemy się ścigać, żeby ktokolwiek to zjeżdżał. Ja myślę, że się spłaciłem już. Ale ściga cię nie tak, bo ładnie wygląda ta zupa, nie? No. Minęło 4 minuty. Otwieram sezam. Oj, wygląda to przepysznie. Ja jeszcze nie spróbowałem, bo już jestem spocony. Pokaż jak to do kamery. Dwie konsystencje mamy. Może pokażę, co? Tak, właśnie troszeczkę więcej wody. Ale minimalnie też. Nie maksymalnie. Bardzo pysznie. Nie maksymalnie, ale minimalnie. Zapach. No to co, weźmy sobie po łyżeczce elegancko. Jedziemy? Chyba tak. Jest. No. Może całą od razu. Jedziemy. Że z tym, makaronkiem. No dobra. Ja popatrzę najpierw na reakcję. Z tym dobręcznym. Wow, ale zaatakowało, co jest? Jesteś tak od razu? No od razu, w automat. Takie pierwsze walnięcie. Nie kłamiesz? No jest, o! Dobra. Pyszny makaronik. Nie ma. Wow. No właśnie. Ale smaczna. Ale dobra. Dobra. Drugie. Jest okej. Zapłon. Wow. Makaronik. Działa. Z opóźnieniem. Makaroniki trochę trzeba wieść. Czekawka. Ale dobra jest. Bardzo dobra. Wjeżdża z czasem, nie? Ale myślałem, że będzie gorzej. Kurde. Kto chce spróbować? Bang. Widzisz, że takie mocne? Nie. Jest okej. Hopie. Zajebista smaku. Mogę zalewać? Czy chcesz? Zeruj. No jest bardzo szyję, Boże, jest ostra. Usta czuję całe dookoła. Pyszność. Prawie cała porcja poszła. Możesz moją skończyć. Tak, już, lecę. Ale brzuch boli, zaczynam. Brzuch zaczyna boleć, no, od razu. Moment pierwszy. Nawet nie tyle, co parzy w ustach, ale brzuch z automatu. Pozamiatało towarzystwo. Ja cały tutaj, o, opóźniony zapłon. Pyszne. Ale jestem upocony, cały, płynę. Język, usta i język, no. Puchnie cały, nie? Jakbyście chcieli zobaczyć, jak sobie radzimy ze śmierdzącymi rzeczami, to na końcu filmu macie przekierowanie. Tak. Miałem okazję wystąpić gościnnie, spróbować pysznych, śmierdzących dań. Ale wszystkiego dowiecie się na kanale Horsemeni. A tymczasem popijam mleko. Mówię, ja też jak zaatakowałem mnie takie łyżki, to kolejne z 6-7 jak wziąłem, to już tak nie bolało. Aż tak nie. Aż tak nie, bo już ci wszystko tak popuchło, że już nie mogłeś przejść tego jakby większego progu, nie? Ale spoko. Jest bardzo ostra, ale nie jest to najostrzejsza rzecz, jak jadłem. Tak. Ale jest bardzo ostra. Myślę, że gdybym sam miał zjeść całą, to na pewno byłoby trochę gorzej.
Jeszcze raz dzięki za oglądanie filmu i wpadajcie koniecznie na kanał Horsemeni. Na końcu macie link, w którym możecie sobie kliknąć, wejść i zobaczyć, jak radzimy sobie ze śmierdzącymi rzeczami. Między innymi był tam ten śledź, którego każdy dobrze zna. Ale żeby się o tym dowiedzieć, musicie przejść. Także pamiętaj, by zostawić suba, propozycję z komentarzem, łapę do góry. Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Siema!